Siemanko wszystkim. Spodobał się Wam pierwszy odcinek tego Q&A, które postanowiłem robić, także dzięki za ten zajebisty feedback i dzięki za wszystkie pytania, które napisaliście pod spodem. No, zasada będzie taka, że będę odpowiadał na 3 pytania, takie, które mi się wydają najciekawsze, także nie odpowiem na wszystkie, chyba około 300, które zadaliście, no ale będę się starał takie właśnie najciekawsze wybrać. Tutaj w podpisie filmu wrzucam link do właśnie pierwszej części. Tam mówiłem o powtórzeniach dynamicznych, o piramidach oraz jaka jest różnica między treningiem hipertroficznym a treningiem siłowym. Także jak ktoś nie widział, polecam sobie sprawdzić tutaj w podpisie filmu. No i cóż, jedziemy z kolejnymi 3 pytaniami przygotowanymi na dzisiaj. Także jak poprawić wyskok, trenując na siłowni? Po pierwsze, oczywiście najważniejsze ćwiczenie, król wszystkich ćwiczeń, czyli przysiad. I tu oczywiście chodzi o to, że im bardziej poprawimy nasze one rep max, tym bardziej poprawimy na pewno nasz wyskok, także jak najbardziej ciężkie przysiady tutaj nam pomogą w osiągnięciu tego celu. Dołączyć możemy też oczywiście dynamiczne przysiady. Jeśli chcemy robić takie dynamiczne, to musimy założyć sobie około 50-60% ciężaru maksymalnego, czyli właśnie takiego na jedno powtórzenie. No i wykonujemy takie eksplozywne ruchy, także ekscentryczne może być tam w miarę wolno, ale kiedy już robimy ruch koncentryczny, robimy bardzo dynamicznie, także w miarę powoli w dół, kontrolujemy cały ruch i eksplodujemy w górę, tak? Czyli właśnie takie dynamiczne powtórzenia. Poza tymi przysiadami oczywiście możemy sobie, no z takich ćwiczeń stricte, żeby poprawić ten wyskok, na pewno pomoże nam też trochę martwy ciąg, poprawia siłę całego ciała, także no wiadomo, też izolowane jakieś tam ćwiczenie na nogi, ale to jest oczywiste, poprawiając siłę tych nóg poprawimy wyskok. Na pewno dużo nam da podrzut i rwanie, tak? Czyli ćwiczenia z dwuboju dla ciężarowców. Jeżeli widzieliście jakiekolwiek treningi, na YouTubie można je nawet zobaczyć, jak oni trenują. Oni zawsze właśnie robią te podrzuty, rwania i wszystko dookoła, zresztą przysiady też robią bardzo ciężkie. I często bardzo właśnie dokładają do tych treningów skoki na skrzynie, zeskoki ze skrzyni i wskoki, tak, czyli cała pliometria tutaj też dużo może pomóc. I właśnie połączenie tych treningów stricte siłowych z taką pliometrią, czyli to pliometria, czyli na przykład zeskok z czegoś i wskok na coś od razu po tym, tak, czyli jest absorpcja siły, a potem wykonujemy powtórzenie. Takie połączenie myślę, że będzie najlepsze. Myślę, że nic więcej nie potrzeba. No i to podrzut i rwanie, tak, bo to są jak najbardziej dynamiczne ćwiczenia takie, także to nam na pewno dużo pomoże w poprawieniu wyskoku. Polecam. Dobra, pytanie numer 2. Od Ernesta. Pozdrawiam Cię, Ernest. Ernest Matysek. Możecie go sobie znaleźć na YouTubie, na Facebooku też prowadzi kanał, także mam pytanie i to w sumie nie jedno, trochę z innej beczki. Z fazą ekscentryczną, jak to jest przy treningu siłowym, na przykład wyciskaniu na klatę, załóżmy przy 3 ruchach. Ostatnio usłyszałem, że lepiej, aby opuszczać wolno i dopiero szybko wypychać, co przeczy tak jakby pomyśleć na chłopski rozum, bo jeśli będę jej stawiał opór, to tracę siłę przecież. I w sumie kolejna część pytania. Dobra, najpierw ta pierwsza. No oczywiście nie ma co tu przesadzać i robić jakiegoś 10-sekundowego opuszczania, ale tak, żeby kontrolować to opuszczanie. No i przy dużym ciężarze, żeby kontrolować to opuszczanie, trzeba to robić w miarę wolno, tak? Także to będzie trwało na pewno troszkę dłużej niż przy takich lżejszych ciężarach. Ale tak jak mówię, nie do przesady. Także kontrolujemy po prostu fazę ekscentryczną i wybuchamy w górę. Jako że klatka nie jest u mnie najlepsza i nie chcę się na niej skupić, to przy siłowym, robiąc płaską, łokcie kierować bliżej ciała, czy raczej szeroki rozstaw? I jakieś wskazówki, aby wyciskać więcej, bardzo głęboki oddech, mostkowanie. Okej.
tutaj Kuba, V Kuba odpowiedział Ernestowi właśnie to samo, co ja dokładnie bym powiedział, to znaczy wyciskamy zrobieniem takiej krótkiej pauzy, także po pierwsze właśnie na pewno żadnych ruchów nie do końca, także opuszczamy na maksa na klatę, nawet możemy lekko wcisnąć tą sztangę w klatkę, robimy krótką pauzę i dopiero wyciskamy. To jest dla wszystkich osób, które mają problemy z rozwijaniem klatki piersiowej. Robimy ruch na maksa w dół, tak samo hantle na maksa w dół i wyciskamy. Z hantlami to jest głównie ważne, bo to jest główna zaleta tego ćwiczenia, tak, że możemy zrobić większy zakres ruchu. I nie odejmujcie temu ćwiczeniu tego, także jeśli robicie hantlami na maksa w dół zawsze. I przy sztandze opuszczamy do samej klatki, wciskamy sztangę w klatkę i wypychamy z krótką pauzą, tak będzie najlepiej. Tak jak napisał Kuba z martwego punktu. Oczywiście ten mostek, takie ułożenie jak w trójboju siłowym, tak? Bo jest to ćwiczenie siłowe i po prostu nie ma co go zmieniać. Także robimy tak jak to wygląda w trójboju najlepiej. Tyłek na ławce, robimy lekki mostek. Jeśli chodzi o te łokcie, na pewno nie 90 stopni tutaj, lepiej żeby były one troszkę, żeby było to widać. Na pewno nie 90 stopni tutaj, tylko opuszczamy i myślę, że coś takiego będzie już bardzo spoko. Też oczywiście nie robimy wąskiego wyciskania, ale te łokcie żeby były, no nie wiem, myślę, że takie 45 stopni około, może coś takiego. I będzie jak najbardziej super wtedy. Ok, przechodzimy do pytania numer 3, także... Czy jest możliwe w jakikolwiek sposób legalny budowanie siły i masy mięśniowej na lekko ujemnym bilansie kalorycznym? Ok, jeśli chodzi o budowanie siły, jest to jak najbardziej możliwe. Dużo osób, będąc na małym deficycie, robi ciągle progres siłowy. Nawet u łowcy niedawno było to widać, jak już przeszedł na redukcję od stycznia, a jeszcze ciężary mu leciały troszkę w górę. Przy klacie na przykład było to widać. Także jeśli chodzi o budowanie siły, jak najbardziej jest to możliwe. Oczywiście jeśli chodzi już o jakieś tam drastyczne obcinanie tłuszczu tak z ciała, to znaczy tam już powiedzmy poniżej 8%, no to tam już na pewno nie będzie żadnego progresu siły, tam już będzie walka o to, żeby utrzymać tą siłę. I myślę, że ona zawsze będzie spadać, jeśli już do takiego niskiego zejdziemy. Teraz jeśli chodzi o masę mięśniową, budowanie masy mięśniowej na lekko ujemnym bilansie kalorycznym jest to możliwe tylko wtedy, jeśli zaczynamy trenować na siłowni, w ogóle nie ruszaliśmy nic, zaczynamy trenować, jesteśmy na lekko ujemnym bilansie i robimy trening siłowy, jest wtedy możliwe i zawsze zresztą się to dzieje, że budujemy mięśnie mimo tego, że spalamy tłuszcz. Druga opcja, która czeka mnie, to znaczy jeśli jesteśmy po długiej przerwie od treningu siłowego, no u mnie to będzie na daną chwilę, myślę, że można powiedzieć, że jest to pół roku, dojdzie pewnie jeszcze trochę, to jest właśnie druga opcja, tak? Jeśli wracamy po jakiejś dłuższej przerwie, zaczynamy będąc na jakimś tam deficycie, i po prostu budujemy, właśnie odbudowujemy tą masę, jednocześnie zrzucając tłuszcz. Także to jest druga opcja. Ale jeśli jesteśmy wdrożeni w treningi, powiedzmy trenujemy już rok albo dłużej i chcielibyśmy budować masę, będąc na ujemnym bilansie, to jest to niemożliwe. Czy będziemy jeść 2 razy dziennie, czy będziemy jeść 6 razy dziennie, czy będziemy jeść zdrowo, czy będziemy jeść mniej zdrowo. Jest to niemożliwe. Fizycznie, żeby budować masę, będąc na deficycie. Trzecia opcja to jest, jeśli się wspomagamy jakimiś hormonami czy tam innymi, po prostu jeśli stosujemy doping, tak? Jest to możliwe, żeby właśnie palić tłuszcz i jednocześnie budować masę mięśniową. To są takie 3 opcje. Także nowicjusze, po długiej przerwie albo doping. Inaczej niestety jesteśmy skazani na utrzymywanie tej masy w czasie redukowania i budowanie masy w czasie, kiedy jesteśmy na masie dopiero, tak? Także tak to wygląda. No i zamykam na dzisiaj, tak? Znowu mam nadzieję, że się podobały te pytania. Znowu liczę na... Jeśli nie odpowiedziałem, a nie odpowiedziałem na większość waszych pytań, to
zadawajcie je znowu. Znowu wybiorę trzy najciekawsze do następnego odcinka, jeśli znowu się Wam spodobał ten. Także czekam na jakieś fajne pytania. Dzięki, że jesteście i trzymajcie się, na razie. 1, 2, 1, 2, mic check, 1, 2. DJ